Hej, witajcie, z tej strony Unuker, a tym razem zrobię opis SP3 UMAG-a, czyli niebieski Mac, po angielsku Blue Mac. No więc tak, ten Mac opiera się głównie na skillach, które wywołują zamrożenia bądź oszołomienia, czyli głównie stuny. Build na niego do powiedzmy 80 levela polecam, taki jak ja mam. Naprawdę świetnie się sprawuje. Jest to 60 punktów w HP manę, 40 element, 20 obrona i 14 atak. Pewnie zapytacie też, dlaczego dałem tutaj obronę. No więc tak, na tym levelu armory posiadają dość małą obronę, więc te 30 punktów, jak sobie zobaczycie, to jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o taką zbroję. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jaką mam osłonkę w tym. Są tutaj na krytyczne obrażenia, na PvP i tak dalej. Nie jest to jakaś dobra osłonka, ale też nie jest najsłabszym. No więc tak, pierwszym skillem UMAG-a jest po prostu ulepszony autoatak. Lodowa skorupa. Wygląda on tak. Dalej mamy mroczny podmuch. Skill wygląda podobnie jak w przypadku ognistego podmuchu u Red Maga. Tylko że to jest po prostu lodowy, może wywołać dreszcze, czyli szybkość ruchu zmniejsza nam o 3. Wygląda tak. Na trzecim miejscu mamy lancę. Kolejny skill podobny do Red Maga. Tam jest ognista lanca, a tutaj lodowa. Do tego osłabia nam obronę, czyli zmniejsza poziom o 2. Dalej mamy oblodzony łańcuch, przepraszam. Zadaje on obrażenia potworom na linii prostej, czyli jeżeli przed nami jest trzech przeciwników, żyjemy na tym najdalszym, zada wszystkim obrażenia. Może tutaj są tak ustawione złośniki, to uda mi się to pokazać. No niestety mi się nie udało, ale powierzcie mi, że to tak jest. Do tego tworzy mróz. Dalej mamy chyba jeden z najfajniejszych skillów u tego maga, czyli lodowa tarcza. Jest to odwzorowanie tej tarczy, którą ma Blade on Sim, z tym, że tutaj zmniejsza nam obrażenia o 100 i szybkość o 100, czyli bije nam przeciwnik zawsze po 1. Z tym, że jeżeli użyje skilla na nas bądź autoataku, automatycznie z 50% jest szansa na to, że on zostanie zamrożony, no chyba że ma jakieś tam osłonki. Wygląda on mniej więcej tak. Tutaj jak widzicie mamy czas, przez kilka sekund nie zdążyłem. No i co? Dalej mamy lodowiec. Jest to obszarówka. Pierwsza obszarówka, druga. Druga obszarówka, jaką dostajemy, może wywołać strach. No i dookoła nas po prostu, robi takie jakby sople. Następnie mamy błogosławieństwo wody, takie same jak w przypadku Red Maga, tylko tutaj zwiększa nam energię wody i odporność na wodę. Trzecim od końca skillem jest duży grat. Bardzo mi się podoba ten skill, ze względu na jego użyteczność, choćby na arenie czy VS3, bo jak wiecie, tam po wejściu mamy 3 sekundy na to, żeby się przygotować jakby, i następnie jest od razu walka bez niczego. Dlatego tutaj możemy odejść trochę od przeciwnika, użyć tego. Jak się zestunuje, to jest po prostu świetnie. Do tego jeszcze to jest obszarówka, więc jak przeciwnicy nam uciekają, to w ogóle bomba. No i ten przelicznik ma naprawdę spory, więc obrażenia spore zadaje na tych levelach, co ja tu mam, 70. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten skill. Dalej mamy chód. Skill, który zadaje przeciwnikom wokół wybranego celu, tutaj pokażę na tym, i przy okazji jeszcze gdzieś na bok pobliskiemu przeciwnikowi zada te obrażenia. Do tego tworzy zamrożenie z 50% szans, że zawsze otrzymuje śmiertelny atak. Niestety ten pierwszy bonus niezbyt się przyda na magu, też on nie zadaje raczej krytów, no chyba że dasz udar. No i na końcu mamy lasta. Zabić. Skill tworzy nam taką gwiazdę, jak widzicie, sześcioboczną. No i może wywołać nam śmiertelne zamroczenie. Każdy przeciwnik, który na to wejdzie, zostanie zestunowany. No, powiedzmy zestunowany.
No i to tyle, jeżeli chodzi o opis tego SP. Jestem Unuker. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was i cześć.